cuchnąca historia higieny. Czy brud może być atrakcyjny? No, oczywiście. I to nie odparcie atrakcyjny, przyciągający. Za sprawą projektu graficznego i bardzo obfitych ilustracji w ilości naturalnie, ale też w ilości źródeł inspiracji Piotra Sochy, które powstały do tekstu Moniki Utnik-Strugały, wprowadzają nas w świat no nieco podejrzany. No brud, nie kojarzy się nikomu dobrze. A tu już okładka, jak afisz reklamujący sklep, manufakturę z cukierkami, słodyczami, lodami i różnymi innymi pysznościami. Tyleż tam szczegółów, tyle drobiazgów, tyle detali do wypatrywania, wyszukiwania, jakby był to co najmniej jakiś Wimmelbuch, książka wyszukiwajka. Ale można iść sobie tym tropem, a można też potraktować to jako niezwykle barwne dzieje cywilizacji. Otóż tak, wędrujemy poprzez epoki i to od jaskiń aż do wypraw w kosmos. Wędrujemy też przez różne kultury. Jesteśmy w Indiach, jesteśmy w Afryce, oczywiście sporo historii ma miejsce w naszej Europie. A na to wszystko warstwy społeczne. I królowie, i słudzy, i dandysi, i dentyści, i zwierzęta, no i oczywiście wszędobylskie szczury, wszędobylskie mikroorganizmy, ale jakże elegancko podane, wystarczy spojrzeć na wyklejkę. Fantastyczne zabawy kompozycyjne, a to tradycyjnie rozwiązane portrety, kłania się barokowy portret reprezentacyjny, a to średniowieczne dance macabre w rytmach, w pasach, a to odwołania do komiksu, a to do innych ikonokulturowych rozwiązań. Przygoda, wizualna przygoda na każdej rozkładówce, fajerwerki. Wspaniały, brud, niech żyje brud. Och, przepraszam, niech żyje higiena.